dobry Państwu, zapraszam na kolejną relację prosto z Krynicy. Ja nazywam się Piotr Zając, a ze mną w studiu pani Izabela Olszewska, członek Zarządu Warszawskiej Giełdy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w ten piękny dzień w Krynicy. Ostatni dzień forum, ale jeszcze nie ostatnia nasza relacja, ale bardzo ważna, bo chciałem podpytać o inicjatywę Private Market, bo okazuje się, jak rozmawialiśmy wcześniej, że jest lekki misunderstanding, że tak powiem ładnie po polsku. Bo my to zrozumieliśmy trochę, że to będzie jednak taka platforma zbudowana przez giełdę, ale dla innych platform equity crowdfundingowych. A trochę to będzie inaczej wyglądać, tak? Bo to będzie cały ekosystem. To proszę nam przybliżyć ten projekt. Tak, to może oczywiście wyjaśnię. Jest to jedna z naszych ważniejszych inicjatyw strategicznych, chociaż wszystkie są ważne. W ogłoszonej w czerwcu strategii, a właściwie modyfikacji strategii. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na to, co zauważyliśmy, jeżeli chodzi o rolę giełdy w życiu spółki. Otóż zauważyliśmy, że giełda trochę relatywnie za późno wchodzi w życie spółek. Mamy wiele młodych, wspaniałych spółek, w tym część startupów, czyli spółek, które rokują na dynamiczny rozwój i szczególnie ze względu na obszary nowe technologiczne, które eksplorują, bądź też nisze rynkowe, w które wchodzą i w związku z tym postanowiliśmy dobudować do naszej obecnej oferty, które przypomnę, że składa się z rynku głównego już dla dojrzałych spółek, a także rynku New Connect dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeszcze jeden element, taki przed rynkiem New Connect, i to jest rynek prywatny. I teraz już wyjaśniam, na czym ma to polegać. Otóż w ramach rynku prywatnego po pierwsze chcemy zaoferować możliwość pozyskiwania kapitału, ale taki w sposób charakterystyczny właśnie dla rynków prywatnych, czyli po pierwsze platformę dla inwestorów profesjonalnych, tutaj głównie opartą o tak zwany private placement, ale także myślimy nad stworzeniem platformy crowdfundingowej. To by miało być w ramach całego pakietu, tak, różnych usług i różnych rozwiązań dotyczących tego naszego private market. Oprócz tego tutaj w ramach możliwych regulacji prawnych, o tym też dyskutujemy z naszym nadzorcą, chcielibyśmy zorganizować ograniczony obrót wtórny. I tutaj mamy na myśli głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli to jakby dla nich, ze względu na to, że udział po prostu nie jest instrumentem finansowym. Natomiast oczywiście tutaj będziemy bardzo mocno musieli zastanowić się nad ramami prawnymi i tylko w ich ramach możemy stworzyć taki obrót. Do tego chcemy stworzyć cały ekosystem usług. To jest bardzo ważne. Pieniędzy na rynku dla młodych przedsiębiorstw obecnie jest dużo, natomiast chodzi o mądre pieniądze. Młode przedsiębiorstwa czy startupy nie zawsze umieją dobrać odpowiedniej formy finansowania, dlatego wykorzystanie architektów transakcji, czyli doradców, którzy pomogą, że może skorzystać z crowdfundingu, a może fundusz VC, a może jakieś inne środki, które są w ramach dostępne organizacji typu NCBR, to może to będzie dla Ciebie dobre, więc jakby to ważna usługa. To, czyli w praktyce to będzie wyglądało tak, że młody startup może do Was przyjść i zrobić taką emisję crowdfundingową, czy to equity crowdfundingową, a z drugiej strony skojarzycie inwestorów, którzy chętnie by w takiej emisji wzięli udział? Znaczy generalnie chcemy stworzyć taki cały ekosystem, w którym właśnie będą te możliwości pozyskania kapitału, o których tutaj pan redaktor wspomniał, ale także cały system usług, które są potrzebne startupowi do rozwoju. Czyli jeżeli już pozyskałem kapitał, to często startupy po prostu nie potrafią go wykorzystać w ten sposób, żeby osiągnąć zamierzone cele. Więc tutaj potrzebni są również kolejni doradcy biznesowi, potrzebne są różnego rodzaju inne usługi, które pomogą w rozwoju i to właśnie też chcemy zapewnić, czyli całość, ktoś kto do nas przychodzi, młoda firma, może skorzystać z różnych elementów potrzebnych w rozwoju. Czyli tak chcecie trochę prowadzić ją za rączkę, mówiąc tak? Trochę tak, natomiast oczywiście jest to strasznie ważne, dlatego że tego typu podmioty, one skoncentrowane są często na bardzo innowacyjnym, wspaniałym biznesie, natomiast trochę trzeba im pomóc, jeżeli chodzi o pozyskanie kapitału, ułożenie organizacyjne, pokazać, jakie są możliwości dalszego pozyskiwania kapitału, tak? Bo przecież następnym krokiem może być w sposób naturalny nasz New Connect. Tak. Tak, więc jakby jest to bardzo ważne, żebyśmy mogli myśleć tak szeroko o mądrym pozyskiwaniu, czy pozyskiwaniu mądrych pieniędzy. To się nazywa z języka angielskiego smart money and quick money. A nie boicie się troszeczkę tego, że jednak te firmy na bardzo młodym etapie rozwoju, czyli te startupy,
no są jednak ryzykowne, bo jest ogromne ryzyko upadłości. Teraz jeżeli giełda zaprasza kogoś takiego do swojego projektu, wspomaga go, a nagle taka firma upada, to może Wam to troszeczkę szkodzić w reputacji. Nie boicie się takiego ryzyka? Znaczy, wiadomo, że ryzyko jest immanentną cechą inwestowania, w szczególności w takie młode spółki z krótką historią na rynku. Natomiast oczywiście nie będziemy tego robili w ramach samej giełdy, bo tutaj to, co możemy robić, jest bardzo ściśle zdefiniowane w ustawie. Natomiast oczywiście możemy to robić w spółce zewnętrznej i tak właśnie zamierzamy zrobić. Jest to moim zdaniem tylko kwestia bardzo dobrej komunikacji, czyli pokazywania rynkowi i tego właśnie rynku, tego produktu naszego, jakim jest private market, w sposób, który bardzo jasno wyjaśnia, jakie jest ryzyko związane z byciem inwestorem na takim rynku. Natomiast jakby moim zdaniem to nie oznacza, że nie możemy pomagać spółkom, które no, jakby są ważnym elementem naszej gospodarki. To właśnie od takich, a nie innych spółek no, możemy pozyskiwać innowacje. Te spółki tak naprawdę mogą wiele wnieść w rozwój technologiczny naszej gospodarki, naszego kraju. Także ja uważam, że oczywiście ryzyko tak, trzeba pokazywać, trzeba dobrze je nazywać, nie mówić o tym, że to jest giełda, czyli to jest to samo co rynek główny, a nawet New Connect. Nie, to nie. To jest zupełnie inny etap życia spółki. Trzeba bardzo dobrze jakby stworzyć listę ryzyk, ale z drugiej strony no, jesteśmy moim zdaniem naturalnym miejscem wspierania takich młodych, ciekawych inicjatyw. Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, o której myślimy. Przecież na rynku New Connect, czy na rynku giełdowym mamy spółki, które przeszły już tą drogę. I to jest kapitał intelektualny, którym mogą się podzielić i doświadczenie praktyczne. Tego się nie wyczyta w internecie, w żadnej książce. Tak więc myślimy o takim właśnie połączeniu w formie mentoringu tych spółek, które przeszły drogę, żeby mogły podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z mniejszymi spółkami. To jest tak naprawdę kontynuacja tego projektu Akceleratora, który powstał, zdaje się, rok czy dwa lata temu, jeszcze kiedy prezesem był Jarosław Grzywiński, z tego co pamiętam, bo też byłem zaproszony na tę konferencję. Razem z szefem BizFundu ogłosili wówczas pierwszych kilka chyba takich startupów, które weszły do tego akceleratora. I to też brzmiało właśnie w podobny sposób, jak pani opowiada o tym, że to i wsparcie mentoringowe, i też wsparcie docelowo, żeby wprowadzić takie spółki na rynek publiczny. Myślę, że nasza koncepcja jest jednak znacznie szersza, że stworzenie tego ekosystemu, a następnie myślenie o tym jako cały łańcuch usług właśnie giełdy, choć jakby private market będzie w spółce oddzielnej, ale oferta dla spółek na każdym etapie życia. I tak o tym myślimy. Czyli oprócz tego, że stworzymy private market, to za chwilę mamy nową inicjatywę. Inicjatywę edukacyjno-relacyjną, którą pod roboczą nazwą GPW Growth, czyli wzrostowa giełda, gdzie chcemy zapewnić właśnie już spółkom, które zadomowiły się na naszym rynku prywatnym, a także innym, które by chciały prosto przejść do tej akurat inicjatywy, całe wsparcie edukacyjne i również relacyjne. I następnie kolejny klocek to jest New Connect i rynek główny. Także ja bym patrzyła na to nie tylko jako sam akcelerator, ale to wyewoluowało w taką formułę całego pakietu usług na każdy etap życia spółki. A proszę mi powiedzieć, na jakim to jest etapie zaawansowania ta inicjatywa Private Market? Kiedy możemy się spodziewać pierwszych takich już namacalnych efektów? Mamy opracowaną bardzo szczegółową koncepcję i biznesplan. Rozpoczęliśmy jej wdrażanie. Strategia została ogłoszona w czerwcu. Teraz, zaraz po wakacjach, rozpoczęliśmy już działania w kierunku wdrożenia kolejnych elementów. Myślę, że też nie od razu zrobimy wszystko. Myślimy o tym, aby zacząć od jednak platformy dla inwestorów profesjonalnych, bo to wydaje się najprostsze i najszybsze, a też przynoszące bardzo konkretny efekt. W przyszłym roku mam wrażenie, że będą już bardzo widoczne, istotne efekty tych naszych działań. To na koniec jeszcze chciałbym zapytać o technologię, która będzie wykorzystana w ramach tej inicjatywy. Rozumiem, że to będzie pewnie wokoło tego gromadzenia kapitału, czyli technologia blockchain. Ona będzie gdzieś użyta w tej platformie. Tak, myślimy o tym, żeby wykorzystać tutaj technologię blockchain. Zauważyliśmy, że tego typu technologia jest wykorzystywana właśnie na rynkach prywatnych na świecie, także w obszarze post-tradingowym, czyli w obszarze rozliczeń rozrachunku, ale na rynku prywatnym też. Ona ma wbudowane
pewne elementy, takie jak znaj swojego klienta, know your client, czy też elementy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, gdzie można to wszystko sprawdzić. To jest też bardzo ważne na tym etapie życia spółki. Także można ją wykorzystać do pozyskiwania kapitału i do tego, co powiedziałam, do tego ograniczonego obrotu wtórnego, jeżeli taki uruchomimy. Z punktu widzenia giełdy będzie miało to jeszcze jedno istotne znaczenie, bo jest to projekt taki pionierski. Technologia blockchain potencjalnie może być wykorzystywana w bardzo wielu innych aspektach w przyszłości, ale od czegoś musimy zacząć, spróbować, nauczyć się. To będzie taki dobry eksperyment. Bardzo dobry eksperyment i właśnie chcemy to zastosować na rynku prywatnym. Natomiast oczywiście ja uważam, że przyszłość giełd to jest rozwój technologiczny, to jest właśnie technologia również związana z blockchainem, także inne elementy typu sztuczna inteligencja. W związku z tym będzie pewnie świat szedł w tym kierunku, że tego typu technologie będą wykorzystywane w różnych innych aspektach funkcjonowania rynków giełdowych. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była pani Izabela Olszewska, członek zarządu warszawskiej giełdy. Proszę się z nami jednak nie rozstawać. Już niebawem kolejne relacje prosto z Krynicy.